Żydzi najlepsi, nawet najlepiej spolszczeni narodowo, ani nie myślą, ani nie czują. To jest kolejny cytat właśnie negacji asymilacji. Teraz ten dłuższy fragment, który jest troszkę dłuższy, ale bardzo wymowny. Cytuję. Takim żywiołem nie są Żydzi. Mają oni zbyt wyraźną, zbyt skrystalizowaną przez dziesiątki wieków życia cywilizowanego indywidualność, a żeby dać się większej liczby przyswoić tak młodemu jak nasz, formującemu dopiero swój charakter narodowi. I raczej oni byliby zdolni naszą większość duchową, a w części fizycznie zasymilować. Z drugiej strony, w charakterze tej rasy, która nigdy nie żyła życiem społeczeństw naszego typu, tyle się nagromadziło i ustaliło właściwości odrębnych, obcych naszemu ustrojowi moralnemu, wreszcie w naszym życiu szkodliwych, że znanie się z większą ilością tego żywiołu zgubiłoby nas, zastępując elementami rozkładowymi te młode, twórcze pierwiastki, na których budujemy naszą przyszłość. Pewną niewielką ilość żywiołu żydowskiego musimy i możemy wchłonąć i przerobić bez większej szkody. Proszę zobaczyć na słownictwo. Przerobić. To jest słownictwo, no, które ja bym się na pewno wystrzegał i w latach 20. I przed powstaniem II Rzeczypospolitej. Przerobić. Zwłaszcza, że biorąc niewielką ilość, bierzemy z niego to, co się silnie do nas garnie, co jest nam najbliższe, dla nas najpodobniejsze. Tam dalej są jeszcze wywody daleko idące. No. Można powiedzieć, to są cytaty z 1896 roku, z 1901, z 1903 roku. To nie są wcale cytaty z lat 30. To nie jest dziedzictwo. To nie są wypowiedzi Dmowskiego po roku 1926, że rzeczywiście sytuacja w Polsce radykalizuje się po zamachu majowym. NDSja staje się partią quasi nielegalną, wchodzi w fazę bycia opozycji do opozycji bardzo poważnie. I wtedy się rzeczywiście, tak jak niektórzy historycy, Dmowski radykalizuje i pisze rzeczy bardzo haniebne. Otóż nie. Otóż Dmowski pisze o tym już wcześniej. Tylko kilka razy tą swoją retorykę przykrywa, tak jak już mówiłem to wcześniej, różnymi konotacjami politycznymi, które bardziej lub mniej mogły zaszkodzić politycznej drodze narodowej demokracji. Tak, tylko jedna odwrotna, mimo wszystko. Tak, ja rozumiem, że można bardziej słowa przerobić, ale to było cały czas obecne w jakimkolwiek ruchu modernistycznym. Co więcej, Dmowski podobnym to nie pisze o Polakach. To w żaden sposób jak gdyby nie pomniejsza wagi reszty cytatów, które podałeś, ale takie przyczepienie do tego słowa to jest naprawdę notowa historyczna. Tak, to ja bym poprosił jeszcze na chwileczkę tą książkę. Oczywiście całkowicie nie zgadzam się z tezą, że to jest cały czas ten sam Roman Dmowski. Nie, oczywiście może oczywiście takie cytaty dotyczące pasożytnictwa budzą zrozumiałe konotacje, prawda, z propagandą hitlerowską i żydowską. Natomiast proszę, zwracam uwagę, że to jest język archaiczny, używający pewnych metafor i pewnych sformułowań, które jakby są, możemy odczytywać troszeczkę inaczej, nie powinniśmy odczytywać w ten sposób. To także dotyczy tego przerabiania. Natomiast jeżeli chodzi o ten cytat, no to ja mam z nim troszkę pewien kłopot. Nie do końca, no, dokładnie czytam tak samo jak ty, to znaczy widzę tutaj pewną diagnozę, która jest no, zresztą w dwóch fragmentach oczywiście jak to u Dmowskiego sprzeczna, to znaczy z jednej strony mówi o tym, że Żydzi się nie dają asymilować, tak, a z drugiej strony, że trzeba ich asymilować, tak, no, jak to Roman Dmowski. Natomiast chciałbym, żebyśmy nie popadali w pewną taką skrajność interpretacyjną pod tytułem to jest bardzo fajny fragment, to znaczy tak, próba asymilacji czy jakby, części społeczności żydowskiej, czy jakby uwspólnotowienia, stworzenia wspólnoty pewnej politycznej, tak? Kierującej się pewnymi wartościami. Czyli to przerobienie, że się tak przeraził, że to jest asymilacja. Tak? Z drugiej strony także oburzyło cię jakby słowa, że to jest, że Żydzi są żywiołem obcym. Dmowski pisze, że jest zupełnie innym kulturowo, cywilizacyjnie tak trwałym, pod wieloma względami, znowu podkreślam, traktuje jako wyższy, to znaczy kilkutysięczną kulturę, tak, która jest jakby trwała i która no, nie za bardzo będzie zainteresowana asymilacją. Czy jakby zarzutem tutaj wobec Dmowskiego jest zarówno to, że chciałby kogoś przerabiać i asymilować, jakby zarówno zarzutem jest to, że no nie chciałby kogoś asymilować, bo uważa, że jednak kultura żydowska jest na tyle silna, że się asymilować nie da. Więc
No troszeczkę bym z tym uważał i jest to pewna diagnoza, że są to dwie społeczności żyjące oddzielnie, mające zupełnie inną kulturę, inną cywilizację, tak? I czymś będzie szkodliwym dla Polaków. Zwracam uwagę, że jest to naród pod zaborami, który no jednak walczy w jakiejś mierze swoją tożsamość, usiłuje przetrwać w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji od 100 lat, tak? I to jest naród, który zawsze w takiej sytuacji jest ogromne poczucie zagrożenia przez jakby obce żywioły cywilizacyjne i kulturowe, tak? Ja nie wiem, jeżeli tą mniejszością, czy redukowanie nie tylko i wyłącznie do takiego prymitywnego antysemityzmu, ksenofobicznego, nienawiści do Żydów, moim zdaniem jest błędem. Gdyby ta mniejszość silna, bardzo kulturowa w Polsce była, nie wiem, jakąś inną mniejszością, tak, która jest kulturowo silna ekonomicznie, no to również by był ten element poczucia zagrożenia. Tak? Czyli jakby nie wszystko to, co tu jest jakby mówione w tym cytacie, o którym mówisz, można w sposób jasny i prosty tak interpretować, jak interpretowałeś, że jest to czysty zwierzęcy antysemityzm. On może być fundamentem takich zachowań i takich poglądów, tak? Natomiast na razie w tym cytacie widzę pewną zupełnie sprzeczną jak zwykle i pewną diagnozę i pewną obawę o to, czy ten naród jest w stanie następnym, bo nie wiadomo jak jest perspektywa odzyskania jej podległości, tak? Czy ten naród jako pewna wspólnota cywilizacyjna, kulturowa to wszystko przetrwa. Tyle, więcej nie widzę. Dwie sprawy, tylko to, co Boboda, to uczy pięknie nam. Piotrze, miał być rację w tym swoim wywodzie, gdyby Dmowski dokonał później, po roku 1918, rozróżnienia, drastycznego rozróżnienia między chociażby żydostwem ortodoksyjnym, tym właśnie obcym kulturowo, który mieszka w tak zwanym zamkniętych miasteczkach i tak dalej, a Żydami zasymilowanymi, albo tymi, którzy dążą do kultury polskiej, którzy posługują się językiem polskim, etc., etc. Nie, Radmowskiego żydostwo jest kontinuum, jest jednością. Jest ciałem obcym, czy to jest to hałaciarz, czy to jest to profesor na uniwersytecie posługujący się językiem polskim. Ja mogę ci zacytować późniejsze cytaty, które raczej rozwijają tą myśl pierwotną, którą zawiera rzeczywiście w okresie bycia w niewoli i kupiłbym ten argument, mówiąc kolokwialnie, gdyby później przyszła refleksja, ta refleksja, o której teraz mówię, tej refleksji nie ma. Tej refleksji nie ma. Podam jeszcze jeden przykład, nie będę go szukał, mam jeszcze jedną książkę już czystego Dmowskiego, ale już nie ma sensu szukać tego cytatu. Jest takie jedno założenie, gdzie Dmowski podaje taki przykład, że jest kategoria Żydów, którzy mogliby się stać Polakami, jeśli będą negowali swoje żydostwo i będą zwalczali innych Żydów. No to jest jakiś kuriozum. Jest też przykład człowieka, który był oddanym przyjacielem Romana Dmowskiego, chodzi tu mi o Bolesława Hirschfelda, który byłby takim przykładem, ale właśnie on, nie mogąc wytrzymać bycia w narodowej demokracji, kiedy ona zaostrza swoją retorykę antyżydowską, popełnia samobójstwo. No, to jest recepta dla Żydów stania się Polakami. No, trochę kuriozność. To mi przypomina taką anegdotę z pocałunkiem z tygrysem. No, przyjemność wątpliwa, ryzyko duże. Chciałbym trochę pociągnąć to, co powiedział przez sekundę właśnie Mikołaj, bo bardzo często się tak opisuje Dmowskiego, mówiąc, że to jest opis, że diagnoza jest trafna, a jest trafna. No, tu nie ma się co jednak oszukiwać, tak? Żydzi byli silną, obcą, nieasymilującą się mniejszością, która była swego rodzaju zagrożeniem dla tożsamości innej narodowej w trakcie zaborów. Ale nie zmienia to jednocześnie faktu, że pozostaje pytanie, na ile zupełnie odrywasz to jednak od tej wizji Dmowskiego homogenicznego państwa narodowego, które było podstawą, które zawarte jest też w tym cytacie, który pokazywał Mikołaj. I o ile na przełomie wieków był to jeszcze opis słuszny i pewna propozycja, na ile to musiało jednak skończyć się w sytuacji, jak sam to opisałeś, braku klasy średniej, monopolizacji niektórych przestrzeni przez obcą grupę etniczną, na ile jednak taka perspektywa Dmowskiego musiała się skończyć w tym akurat momencie dziejowym radykalizacją i wkroczeniem w jej obręb już dzikiego
i prymitywnego nie w sensie, że właśnie takiego starego, ale już nowoczesnego, ale prymitywnego, radykalnego antysemityzmu. To takie pierwsze pytanie, gdybyś mógł odpowiedzieć, a drugie pytanie jest szerzej do was, bo ogólnie rzecz biorąc tak kłócicie się, to jest bardzo pięknie, tak naprawdę się zgadzacie, że Moski ma wiele obliczy, że należy go tak naprawdę honorować, bo jego zasługi są niewątpliwe, no ale trochę zapowiedzieć się mam wrażenie, jak wujka historyków pijących kawę na takie małej wysepce, na którą jednak umywa coś takiego, co się nazywa polityczność, tak? A dzisiaj Moski w jakiś sposób powraca do dyskursu publicznego i powraca także poprzez pewne organizacje polityczne. I chcę się was spytać, jak widzicie aktualne używanie Moskiego właśnie przez te organizacje? Czy ono buduje się w sposób słuszny, czy usiłują go nim manipulować, czy też mają prawo właśnie tak go postrzegać, jak go postrzegają? Tak, to jest najpierw króciutkie ad vocem. Nie chciałbym w żadnej mierze Kołaju przekręcić twoich słów, ale jakiego to sformułowania użyłeś? Także tak, że źle to rozwinął w latach 20, źle kontynuował tą myśl Dmowski, tak? Dobrze to zrozumiałem? Znaczy twórczo rozwinął. Tak, tak. Czy nie, niewłaściwie, tak? I w związku z tym źle interpretujemy tą przeszłość, tak to rozumiem. Tak, no to jest. Jasne. Więc takiemu sposobowi myślenia zarzucam historyczność przede wszystkim. To znaczy nie ocenia się dzieła pierwotnego na podstawie jego późniejszych interpretacji. To takie jedno z warsztatowych, moim zdaniem, kanonów, o których no, musimy pozostać. To znaczy oceniamy dzieło, tak mi się wydaje, jest uczciwie, w pewnej epoce historycznej, tak? Bo to będziemy za chwilę znowu mówić przy tych misiach z lat 30. i tych misiach 11 listopada. Pewne dzieło oceniamy jednak przede wszystkim, wydaje mi się, w tej przestrzeni historycznej, w jakiej powstaje. I oczywiście możemy mówić o konsekwencjach na historii, tak? Natomiast nie może być zarzutem wobec tego dzieła coś, że potem je źle interpretowano. Tak mi się wydaje, tak? Że Dmowski to potem interpretował, albo inni Wigoni je źle interpretowali. Gdyby interpretowali dobrze, to tak. Znaczy źle interpretowali, czy źle rozwinęli, czy nie tak rozwinęli, to już nie jest zarzut tego dzieła, tak? Tak mi się wydaje. Natomiast w stosunku do tego, co mówiłeś, Dawidzie, znaczy rozumiem to tak, że jakby zarzutem jest tak wobec tej myśli, no, przepraszam, ja tak pytam dlatego, że mogę coś źle zapamiętać, źle powtórzyć, miałem jedną kartkę i nie mogę notować. Że rozumiem, że jakby zarzutem jest to, że to jak od początku ta myśl Dmowskiego była, o super, była, no miała pewną taką konstrukcję, że zakładała homogeniczne społeczeństwo narodowe. Jeżeli mógłbyś się wyrazić tak bardziej metaforycznie, że ta myśl miała potencję, która nie musiała się ujawnić, ale przy zaistnieniu pewnych konkretnych okoliczności, które niestety zaistniały, tą swoją potencją, którą tu jest ten, przepraszam za normatywność, obrzydliwa antysemityzm lat 30. ujawniła i na tej zasadzie można mówić, że być może w innych okolicznościach nie, ale te okoliczności nie nastąpiły. Jasne. Więc ja będę bronił jakby tutaj Dmowskiego, że generalnie pisząc w latach 19, na przełomie XIX i XX wieku jest niesłychanie trudno przewidzieć, co zdarzy się za lat 20, za lat 30. i za lat 30, zwłaszcza jeżeli to było tak ogromne tempo przemian i tak wiele się wydarzyło. No, przełom XIX i XX wieku i lata 30, o których mówimy, to są dwie kompletnie inne epoki, które jeśli mamy zupełnie inną mapę świata, inną mapę dominujących prądów kulturowych, wiele się zmieniło i bardzo trudno jest krytykować dzieło, może nie za główne przesłanie i cele, w którym ono szło, a za to, jak to określić, potencję, tak? Znaczy, że tam ktoś coś znajdzie, że jest tam jakiś element niebezpieczny, który może później jakby no, zrobić ogromne zło. Naprawdę wiele dzieł ważnych w
historii filozofii, w historii w ogóle ludzkości by pewnie nie powstało, gdyby nie to, że ktoś, czy gdyby ten autor jak zastanawiał się nad tym, czy ktoś tego za lat 20 czy za 50 lat źle lub inaczej nie interpretuje. No i tutaj jakby dochodzimy do sedna, czyli dochodzimy do lat 30, czyli do NR-u. Tego z lat 30. i z późniejszych. Nie ma co do tego wątpliwości, to jest chyba niesporne historycznie, że Roman Dmowski mimo tych skrajnych poglądów, a może jeszcze o tej przemianie Dmowskiego, ja jednak będę się z maniackim uporem trzymał tego, że jednak ten Dmowski przełom wieku to jest coś zupełnie innego niż II Rzeczpospolita, chociażby z jednego zasadniczego powodu. Zmienia się perspektywa i zmienia się wróg. Zmienia się perspektywa i zmienia się wróg. Na przełomie XIX-XX wieku jest to naród nieposiadający własnego państwa, dla którego głównym śmiertelnym wrogiem są jednak przede wszystkim Rosja i Niemcy. Tak? Groźba wynarodowienia to jest naród bez własnego państwa. Perspektywa się radykalnie zmienia w latach 20. i 30., kiedy Dmowski widzi inne zagrożenia. Tak? Jakby poszukuje już zagrożeń nie w sferze Rosja-Niemcy, bo to już jest zupełnie inna epoka, tylko tego, co jego zdaniem, to już o interpretacji się zostawmy na boku. Co jest najważniejsze, co jest najważniejszym, największym zagrożeniem dla tożsamości kulturowej, dlatego, żeby ten naród, co jest największą barierą, żeby ten naród wziął jednak bardziej aktywny udział w tej rywalizacji europejskiej i tak dalej, czyli tym głównym wrogiem tu mógł zostać żywi, bo już nie ma zaborców. Moim zdaniem to są dwie różne epoki jednak i dwa różne nacjonalizmy. No i jakby dochodząc do tych lat 30. i tego współczesnego ONR-u, to znaczy jest tak, no, jak mówiłem, chyba historycy tego nie zanegują, że Dmowski negatywnie, powtarzam to jeszcze raz, negatywnie wypowiadał się o ONR-ze i o wielu radykalnych działaniach i wielu pomysłach, konstruktach politycznych. Wydaje mi się, osobiście, tak mi się wydaje, że jednak za to, co się działo w latach 30. jest przede wszystkim odpowiedzialne pewne widma, które funkcjonowały w całej Europie, nie w Polsce i to nie Dmowski, tylko pewne sprzeczności ekonomiczne, prądy kulturowe i cywilizacyjne, plus ta sytuacja społeczno-gospodarcza, to o czym mówiłeś, to była taka mieszanka rzeczy, byłaby myśl Dmowskiego, czy nie, ten sam problem by był. Po prostu. On był nie tylko w Polsce, on był wszędzie. Tak ta Europa wyglądała i w sporze, czy Napoleon Bonaparte stworzył nową Europę, czy to jednak nowa Europa stworzyła Bonapartego, twierdzę, że gdyby Dmowskiego nie było i gdyby myśli narodowej nie było tej nadstawy przewodniczącej, i tak byłoby dokładnie tak samo. To jednak są pewne wielkie mechanizmy społeczne i wielkie cyfry, które i problemy i taka struktura narodowościowa, która po prostu była konfliktogenna, po prostu. I to by i tak było i tak. No i to, co powiedziałem, no mi się wydaje, że jednak że tak, że Dmowski był bardzo krytyczny w stosunku do ONR-u i no istnieje dla mnie jakby ogromna różnica pomiędzy tą endecją profesorską i tym Romanem Dmowskim przełomu XIX wieku. Przypominam, że otoczenie Dmowskiego w Wersalu, bo to są wspaniałe nazwiska, tak od strony jakby historycznej, jak i od strony naukowej, a lata 30. no to jest troszeczkę inna sytuacja. Czyli jest inna tendencja ten Dmowski, tej epoki, a czymś innym są zupełnie lata 30. I wydaje mi się, że tak samo jak krytycznie podchodził Dmowski do wielu działań w latach 30., tak samo wydaje mi się, że ten XIX-wieczny Dmowski przewracałby się w grobie, gdyby zobaczył tych chłopaków w butach i z flajersach, jeżeli to by mieli być ci ludzie, którzy biorą wielki udział w tym wyścigu narodów do kultury, do cywilizacji, którzy tworzą te wynalazki, piszą te dzieła literackie i to wszystko, to Państwo wybaczą za kolokwializm, to nawet się w grobie przez się po prostu wyżygał. I tak to jest do tego XIX-wiecznego Dmowskiego, to się tak ma, no jak to, co Państwo widzą, no, co mogę więcej na pewno powiedzieć. Tak, na początku
odpowiem ad vocem jeszcze raz. Będziemy wałkować ten temat lat 30. Ja wiem, od tego się nie ucieknie, a potem na pytanie Dawida. Problem jest taki, że ja tu się zmienię jako historyk, nie będę negował oczywistych faktów. Fakt, Dmowski odcinał się od NR-u i nie był zachwycony obozem narodowo-radykalnym. Ale teraz, drodzy Państwo i szanowny Piotrze, rok 1931, moja ulubiona książka, haniebna książka Dmowskiego, Dziedzictwo. I co tam pisze Roman Dmowski? Cytuję. Żydówka zawsze pozostanie Żydówką. Żyd Żydem. Mają skórę inną, zapach inny, sieją zepsucie wśród narodów. Dalej cytuję. Zakochany pyta, to jest fragment z dialogu. Czy lubisz Żydów? Zakochana odpowiada. Nie, przyznaj się nimi. No. I potem mamy nałożone, to jest rok 1931, ONR to jest 1934 powstanie. Nie możesz tego zbić argumentem, że to jest ahistoryczne, że to jest Dmowski z okresu braku niepodległości, a to jest Dmowski z okresu niepodległości. No, ta ciągłość obsesji, którą Roman Dmowski miał, istnieje. Istnieje, no. Niestety ci ONR-owcy, którzy chodzili w białostockie szyby, ci, którzy dokonali rajd na Myślenicę, no to oni właśnie czytali te książki. Właśnie książki Romana Dmowskiego. Powiem szczerze, nie chciałbym, żeby tych książek było, ale niestety one były. No nic, niestety nie da się tego zanegować. Nie da się tego zanegować nawet tego, że być może, ale tu mówię to na swoją odpowiedzialność, nie jestem tego pewien, być może Dmowski był przerażony późniejszą jakby stopniem agresji, który został rozpętany w latach 30., zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego. Proszę zobaczyć, że agresja wzrasta dopiero po śmierci Piłsudskiego, kiedy część sanacji przyjmuje retorykę endecką i w ten sposób daje też pewien sposób zielone światło na tego typu ekscesy. No ale to jest retoryka Romana Dmowskiego, no, nikogo innego. Teraz odpowiedź dla Dawida. Chodzi o tą polityczność, tak? Czyli no, ja powiem tak, ja najchętniej bym zalecił młodzieży wszechpolskiej obecnej i obecnemu obozowi narodowo-radykalnemu zmianę nazwy. Zmianę nazwy, napisanie ogromnego, dużego oświadczenia czy eseju historycznego, w którym ci oto przedstawiciele prawicy odcinają się od lat 30. Nie biorą na swoje sztandary Adama Dobosińskiego, nie biorą na sztandary innych czołowych działaczy obozu narodowo-radykalnego i wtedy z panami z Młodzieży Wszechpolskiej, z panami z ONR-u jestem w stanie rozmawiać na każdy temat. Problem z nimi polega na tym, że jakoś dziwnie oni tego się odciąć nie chcą. Jakoś dziwnie w swoich nazwach, w swojej tradycji te organizacje funkcjonują. To trochę tak, jakby obecnie istniałaby Komunistyczna Partia Polski, tak? I ci przedstawiciele Komunistycznej Partii Polski mówią, że oni oczywiście nie nawiązują do, nie wiem, do Koszulskiej, do Adolfa Warskiego, tak? Nie nawiązują, nie, ale jakoś dziwnie nazywają się KPP. No, ja jakoś tego nie potrafię zrozumieć. To zawsze od końca, może odbieramy. No jest. Z tego co ja znam, te środowiska KPP, to one się też od niczego nie odżegnują, a wręcz przeciwnie, zdaje się, że jakichś tam marksistów Lenina drukują osoby, które jakby przyświecają tym ruchowi, to dalej są duża Luksemburg, więc ja tutaj nie widzę jakby strasznej różnicy pomiędzy jednymi i drugimi. Jestem na zwierząt między KPP i KP, ale jednak nazwa jest różna, tylko no, skrót podobny. No tak, ale to teraz wrócę jakby do początku. No, w dalszym ciągu jednak będę już z psychomaniackim, już w ogóle nie wiem jakim uporem, twierdził, że jednak są różne twarze Dmowskiego, jednak to są różne epoki oczywiście Dmowski przeszedł ewolucję w tym kierunku, którą ładnie zacytowałeś. Nie mógł tego napisać jako pamfletu politycznego, w związku z tym napisał parę rzeczy otwarcie, co myślę, jako powieść i to taka sztuczka. Ale to, jak powiadam, jest coś zupełnie innego niż to, co Dmowski wniósł. Tak to będę oceniał, jaki był Dmowski na przełomie wieków. Jednak uważam, że na skutek w II Rzeczypospolitej się wróg zmienił, to zmieniło się wielu spraw.
ramach optyka i pod pewnymi rzeczami, pod pewnymi względami fixo. Natomiast co do jakby, no, tej polityczności, myśmy tam dyskurs jakiś w tej kwestii kiedyś zupełnie prywatnie przeprowadzili. No i ja po pierwsze będę bronił Adama Dobosińskiego. Nie będę go bronił dlatego, że pojechał do Myślenic, rozwalił sklepy żydowskie i spuścił manto staroście. Będę twierdził, że to nie jest tylko i wyłącznie akcja antyżydowska, a moim zdaniem jest to akcja przede wszystkim skierowana przeciwko sanacji. Nie będę w tym jednak chyba oryginalny, bo to tak jest w literaturze przedmiotu, jest artykuł Tomasika na ten temat. To jest jakby opisane. Tak, to było uderzenie przede wszystkim we władzę, a nie Żydów. I co możemy powiedzieć o Adamie Dobosińskim? No czy to jest też kwestia tego, kogo sobie brać na sztandary, czy nie. No jednak Dobosiński jest postacią skomplikowaną. Pewne elementy jego życiorysu, bardzo znaczące, no nie wzbudzają pewnego entuzjazmu, tak? Ale ma też wiele wspaniałych kart Adam Dobosiński, wspaniałych. To nie jest tylko to, że poniósł męczeńską śmierć z rąk komunistów, ale pewne także realne rzeczy. On napisał ciekawe, tłumaczył i pisał ciekawe rzeczy na temat spraw polskich. Polecam wiele jego dzieł z lat II wojny światowej. Między innymi, jak już jesteśmy w budynku Powstania Warszawskiego, to polecam Państwu taki artykuł Adama Dobosińskiego na temat ewentualności, bo takie plotki już chodziły. Od jesieni, napisał artykuł bodaj na jesieni 1943 roku, co się stanie, jak wybuchnie Powstanie Warszawskie. W 1943 roku jesieni to napisał. Polecam, bo to jest taki wspaniała lekcja realizmu politycznego. On po prostu przewidział, jak oficerzy Polacy są śmieszni, też te kompleksy bawią, papugi i czym się skończy Powstanie Warszawskie. Przypominam Państwu również naprawdę artykuł nazywa się Ekonomia krwi. Wydał to też niejaki Paweł Tomasi. Było to wznawiane wielokrotnie. Polecam Państwu, moim zdaniem, lektura warta przeczytania. Oczywiście też nie wszystkie jego książki są fajne i nie wszystkie się czyta się miło. Napisał taki artykuł tuż przed aresztowaniem pod tytułem W pół drogi, w którym stwierdził między innymi coś takiego, opisując jakby Polskę i wręcz namawiał do asymilacji tej Polski, jaka jest, i starać się, i namawiał do tego, żeby się starać brać udział w życiu społecznym, skończyć konspirację. Między innymi jest tam taki pasus, że już jesteśmy przy kwestiach polsko-żydowskich, że pod tytułem no dobrze się stało i wspaniale, że Polacy nie wzięli w tym udziału, że nie my mordowaliśmy Żydów, że ta zbrodnia się stała jakby poza narodem Polski, ale dobrze, że Żydów w Polsce nie ma. Że pewien najważniejszy problem, który stał na drodze do rozwoju Polski, został rozwiązany. Takie rzeczy też mogą przyjść. No nie wszystko jest, jak mówię, godne powtarzania i nie ze wszystkim się zgadzam, ale przypominam Państwu również, że Adam Dobosiński był człowiekiem, który no, ukradł dokumenty władzom polskim w Londynie i pokazał, że władze polskie, Sikorski oficjalnie mówi Polakom, społeczności polskiej coś zupełnie innego niż jest realpolityk w stosunkach polsko-sowieckich. To wywołał skandal, za co został aresztowany. To jest barwna postać, która ma wiele twarzy i jak mówię, to nie są to Myślenice. Czyli generalnie zastanawiam się, czy taka postać zasługuje na to, żeby ją traktować jako sztandarową, ale czy pomnik, znowu się zastanawiam, tak samo jak z mostem. Nie jest to, nie można patrzeć na Dobosińskiego tylko z punktu widzenia, znowu, reductio ad iudentum, tak? Czyli z punktu widzenia kwestii żydowskiej. To jest skomplikowana postać i też wieloznaczna. Natomiast co do jakby współczesności i jakby tego, że czy jakiś ruch narodowy, czy jakiś ruch, czy jakaś organizacja winna się odcinać od swojej przeszłości, dokonać to, o czym mówisz, takiej publicznej ekspiacji, tego już nie ma, tego misia potępiamy, tamten miś jest skreślony, z tym się do widzenia, tego przemilczamy. Ja powiem Państwu, to też opowiadałem Ci, Mikołaj, o swoich prywatnych doświadczeniach jako korporanta, tak? Co korporanci wyprawiali na uniwersytetach, czy nie tylko na uniwersytetach, Politechnice i paru innych uczelniach w latach 30. to opowiadać nie trzeba, do tego są znane filmy komunistyczne, propagandowe typu Pokolenie i taki, był taki reżyser, który takie piękne rzeczy kręcił.
Więc... lepsze filmy. Słucham? Lepsze też kręci. No tak, tak, ale zaczynał jako propagandysta i wraca do źródeł. Jeżeli jest, znaczy, ja opowiem Państwu o własnych doświadczeniach. Znaczy, w ruchu korporacyjnym, który no, jakoś tam starano się odtworzyć w latach 90., myśmy mieli do czynienia z takimi 100-200 no, misiami, takimi wiekowymi, w tych deklach, w czapeczkach i z rapierami, którzy mieli lat 80-90, no, nawet jeden chyba dochodził do setki. No i oczywiście przekonywał mnie jeden z nich kiedyś, gdzie, jak mówię, na uniwersytecie, jakiś antysemityzm, korporaci, Żydów, i nie, no bo powiem, w ogóle jakieś bzdury, propaganda komunistyczna. No i przekonywał, prawie przekonał, no i przyniosłem z 8 artykułów, no bo na Wydziale Weterynarii, no ogniwe nazwisko Filistra, więc nie będę mówił, był na Wydziale Weterynarii takim szefem takiego pogotowia, takiego porządkowego, które generalnie wpadało na każdy wykład, tam co godzinę i pilnowało, czy Żydzi siedzą w właściwym miejscu, czy może trzeba ich wziąć za kołnierz i przesadzić. No i ten filister jakby odpowiadał za to na Wydziale Weterynarii. No i przyniosłem te 8 artykułów na ten temat. No i mówię, no nie, no jaki antysemityzm, no generalnie porządek w tych salach jakiś musiał być i w ogóle nie ma o czym mówić. Znaczy, wiecie Państwo, no oczywiście oni sami sprawa, znaczy wyparli wiele rzeczy z przeszłości, tak, i nie przyznawali się do tego, nie patowali się tym, że bili Żydów pałami i w ogóle, no jak póki wie, to czasami się tam już przyznawali. Natomiast oni wypalili to ze swojej pamięci, uważali to za rzecz wstydliwą. Nie uważali tego za coś, co im przynosi jakąś chlubę czy chwałę, tak? No i teraz mogliśmy pójść dwoma drogami. Oczywiście było wiele stanowisk różnych innych dróg. Mogliśmy przejść z tym na porządek dzienny, tak? I na początku stwarzania ruchu korporacyjnego powiedzieć tak, no były takie deklaracje, no, traktujemy to jako pewien element historii, tak było, tak? Ale jakby no, mamy dzisiaj inne poglądy i uważamy, że pewne rzeczy nie przystoją, pewne rzeczy no, były niemądre i tak dalej. I to, że jest niemądre, mówimy między sobą, a no, oficjalnie oddajemy tym 80-90-letnim ludziom starszym, którzy nas uczą tych obyczajów, szacunek i tak dalej, cenimy ich po prostu za inne rzeczy, tak? No albo mogliśmy wydać na początku, powiedzieć czy coś takiego. Potępiamy was, misiowie, dziadkowie, odcinamy się od was, tak? Antysemitów i pałkarzy i tak dalej, i tak dalej. No, no bez sensu, no więc wzięliśmy z ruchu korporacyjnego to, co nam się wydawało zastosowne, czyli pewne obyczaje, rytuały, duch przyjaźni, staraliśmy się wziąć to, co dobre, a nie widzieliśmy potrzeby odcinania się w taki sposób jednoznaczny od wielu filistrów, ONR-owców nawet i tak dalej, zwłaszcza, że jak dobrze o tym wiesz, znaczna część tych, którzy animowali na przykład ruchy ONR-owskich w Warszawie, bracia Kędnice i wielu innych, później dostali medale jak nasze, więc to w ogóle skomplikowane. No właśnie. No więc ja nie wymagałbym od żadnej organizacji tego typu, czy ONR, czy to była moja korporacja, czy ruch korporacyjny, poczułem w tego niestosowność pewnej podcięcia ciągłości, czy jakiejś takiej no, zdezawołowania własnego ruchu, który chcemy jakby przywrócić. Tak? Ten ruch nie powstał po to, żeby bić Żydów, tylko powstał, żeby zachować polskość w Rydze, w Dorpacie, tak? W XIX wieku. Historię muszę opowiadać, jakby zachowania polskości, kultury, wytworzenia pewnego ducha przyjaźni, braterstwa na całe życie. Po to powstał, a nie po to, żeby bić Żydów w latach 30. I to uważałem, że wielu moich kolegów, że jest jakby godne kultywowania, godne jakby odtworzenia po czasach komunistycznych, natomiast nie zdecydowaliśmy się, nawet takiej opcji nie było, żeby dokonywać jakiejś ekspiacji i potępienia własnych korporacyjnych ojców czy no, tych starszych ludzi. Oni sami dobrze wiedzieli, co robili i było im z tego powodu trochę wstyd i przykro. I to wystarczy. Ja niestety patrzę inaczej, dlatego że ja nie mogę zrozumieć, to jest taka moje proste pytanie już nawet nie jako historyka, czy nie mogę zrozumieć, dlaczego na przykład Młodzież Wszechpolska, która
okej, okay, odwołuje się do tradycji narodowej demokracji. Nie może sobie wziąć na sztandar, nie wiem, Wojciecha Korfantego albo Stanisława Grabskiego, tylko akurat musi brać ludzi, którzy, co historycznie nie jest udowodnione i nikt tego nie neguje, ani ja, ani ty, którzy brali udział w rzeczach haniebnych. Ja na przykład jestem pełen uznania dla działalności Korfantego. Należy mu się pomnik, nie wiem czy ma pomnik na Śląsku, ale jeżeli nie ma, to powinien mieć, tak? Za całą swoją działalność w okresie powstań śląskich i później. Tak samo Grabscy. No. Zresztą Stanisław Grabski, co też warto przypomnieć, napisał jeden z nielicznych w środowisku narodowej demokracji tekstów przeciwko antysemityzmowi po wojnie. Ja to pamiętam, ja to wiem. Dlaczego młodzież Polska, jeżeli już tak naprawdę odcina się od tych swoich korzeni, to akurat musi brać ludzi, którzy są skompromitowani, albo byli w jakimś tam sensie, częściowo w swojej biografii skompromitowani. Ja tego nie pojmuję. To trochę tak, jak ja bym w krytyce politycznej wziął sobie na sztandar Feliksa Dzierżyńskiego i bym się z nim szczycił. No, przepraszam, no. Jest pewna miara absurdu. I też mógłbym powiedzieć, że na przykład Feliks Dzierżyński, nie wiem, wyjmował ludzi z więzienia, albo Wanda Wasilewska była jako przewodniczyni Związku Patriotów Polski, zachowywała się wielokrotnie bardzo przyzwoicie, bo się zachowywała, ale jakoś nikomu nie przychodzi do głowy Wasilewską albo Dzierżyńskiego, zwłaszcza Dzierżyńskiego, bo jeżeli chodzi o Wasilewską, to możemy też się spierać, będę Wasilewską w wielu obszarach bronił, tak jak ty bronisz na przykład do Boszyńskiego. No ale nie mogę tego jakby psychicznie i logicznie zrozumieć. Dlaczego? Dlaczego? Narodowa demokracja, można się o nią spierać, można się o nią kłócić, to właśnie robimy, miała w swoim gronie na pewno ciekawszych ludzi, którzy bardziej, jeżeli już, nadają się na chwalebne karty. Tego nie pojmuję. Tak samo nie pojmuję, dlaczego akurat musi istnieć w Polsce partia, czy organizacja, bo nie wiem, czy to jest partia, która się nazywa Obóz Narodowo-Radykalny. To już nawet nie chodzi o kwestię sztosną, czy tam najbardziej się skompromitowali, ale w ogóle Obóz Narodowo-Radykalny słabo nadaje się na jakiekolwiek słowo, dobre słowo z mojej strony. Teraz tak, to wcale, powtarzam, nie falsyfikuje chwalebnych działań na przykład Jana Mosdorfa w okresie Holokaustu. Wcale nie. I ci działacze, którzy bohatersko się zachowywali, otrzymali później medale, oczywiście tak. No ale jako organizacja są skompromitowani. Nadal tego nie mogę zrozumieć. No tak, ładnie mnie ustawiłeś, drogi Mikołaju, teraz w roli adwokata mówię, że trzech Polski WNR. No dobra, nie z takimi sprawami w życiu walczyłem, spróbuję jakoś powalczyć i tutaj. Znaczy tak, moim zdaniem najprostsza odpowiedź jest typowo funkcjonalna. No nie pasuje Korfanty ani Grabski na sztandar Młodzieży Wszechpolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego z tej prostej przyczyny, że żaden z nich nie był członkiem ani Młodzieży Wszechpolskiej, ani Obozu Narodowo-Radykalnego. Więc... Dlaczego? No ale nie, no, to są zupełnie inne generacje, inne jakby słoje pewnego obozu. Ja nie dopuszczam myśli, że jednak chcieli wybrać kogoś, kto jest bliżej związany z Młodzieżą Wszechpolską i z Obozem Narodowo-Radykalnym. No to po pierwsze. No drugie, to ta odpowiedź funkcjonalna. No i to drugie, no, to porównanie, no bardzo barwne, widowiskowe, bez wątpienia, z Dzierżyńskim, no. Bo powiedziałbym tak, no, znaj proporcje, mocią panie. No. Ja myślę, że generalnie w jakimś tam ogromnym spektrum różnych działań, które podejmowali ci UNR-owcy w latach 30. Także w kwestiach edukacyjnych i tak dalej, także w kwestiach, no oczywiście tych antyżydowskich, to oczywiste, w kwestii tego, że byli, że w 1939 roku jesienią wchodzili na ogół do konspiracji i wychodzili w niej w roku 45 albo jeszcze później, z racji na to, że większość tej elity dostała czapę w czasie wojny. Mówimy o ludziach, którzy także byli pisarzami, którzy byli także poetami i myślicielami, takich też głowie publicystami, ja nawet Wojciech Waszutyński, więc to pokolenie wydało bardzo różnych ludzi. Tak? Więc jeżeli patrzymy na perspektywie lat, często 20, 30, 40, później wyroków politycznych jeszcze w latach 50. 60., no to mamy oceniamy perspektywę człowieka, który działał 30-40 lat. Tak? No nie wiem, czy to jest, czy porównanie takiej osoby, jakby tej karty, z którą się zgadzamy, jest zła, tak?
tych awantur z Żydami. Czy to proporcje z porównania z Dzierżyńskim nie są nieco zachwiane? Moim zdaniem jednak są. To są zupełnie dwie różne sprawy. Takie porównanie uważam za, jednak za nadużycie. No i mogę się powiedzieć trzeci, na kilka innych sposobów. Powiem tylko tyle. No ja tych chłopców tam, których znam, no czytają to, co czytają i nawet z takiego od strony public relation, tak, no to byłoby, powinni się postukać po czole i sobie znaleźć kilka lepszych nazwisk, bo naprawdę mają się czym pochwalić. No to, że akurat wybierają sobie takich, a nie innych, czy bardziej, czy mniej kontrowersyjnych, może powinni zwiększyć paletę, tak? I żeby ci te młode pokolenie, no jeżeli chcą kogoś wychować w duchu patriotycznym, a nie drysiarskim, tylko może więcej wzorców pokazać, może więcej nazwisk, no nie wiem, co oni by mają bronić tego młodzieży szefowskiego, żeby szaldali, no będę bronił. Także wydaje mi się to także błędem od tej strony, tak? Że jednak powinni młodemu pokoleniu pokazywać no wiele, moim zdaniem, dużo bardziej zasługujących na to nazwisk. Ja tylko krótko się tłumaczę za Feliksa Dzierżyńskiego. Dlatego podałem przykład Feliksa Dzierżyńskiego, dlatego że tak pomyślałem sobie przez chwilę, czy mogę podać jakieś kontrowersyjne nazwisko człowieka z PPS-u. Tak myślałem i nie znalazłem. To jest ten problem. To jest ten problem, dlatego że polscy socjaliści, patriotyczni, niepodległościowi nie mają tego problemu. Nie mają tego problemu. Jedyny problem z lewicą, który jest, no to jest właśnie problem z internacjonalistyczną lewicą, takimi ludźmi jak właśnie Felix Dzierżyński czy Julian Machlewski. Chociaż już i Machlewski ma swoją ładną kartę z okresu działalności w Zaborze Pruskim, prawda, i tak dalej. Wygląda działalność jako funkcjonariusza rządu Rady Komisarzy Ludowych. No tak, no więc to jest ten problem. No, tak mówię, zastanowię się, jak poszukam, czy w tradycji lewicy polskiej, czy w tradycji polskich socjalistów są osoby, o których można powiedzieć, że mają w swoim życiorysie Zadrę, która jest wydarzeniem, z którego należy się wstydzić. To jest właśnie problem z ruchem narodowym. Że oprócz rzeczy jak najbardziej godnych, które też jako historyk przecież nie mam zamiaru podważać, tak rozmawialiśmy właśnie o Romanie Dmowskim, są rzeczy haniebne. I bardzo bym chciał, wydaje się, że ten apel nie jest jakimś apelem wygórowanym, żeby właśnie ze środowisk narodowych, żeby wyszła refleksja również wobec Romana Dmowskiego. To w żaden sposób nie będzie ujmowało myśleniu ani prawicowemu, ani narodowemu, ani temu segmentowi życia politycznego, nawet obecnie w Polsce. Chcesz pierwsze odpowiedzieć? Tak, no tak, króciutko. Oczywiście nie będę wdawał się w polemikę dotyczącą zasług Dzierżyńskiego i jego, no bo to troszeczkę ja jestem daleko zainteresowaniem od lewicy. No powiem tylko tak, no w takiej dyskusji nie mogę być odbiorcą postulatów w kierunku ruchu narodowego, tak? No ja w jakiejś tam mierze zafascynowany jestem w ogóle ruchami narodowymi, w ogóle tą tematyką i zawsze mnie to interesowało, z tego polskiego i nie mogę być jakby adresatem, natomiast no może wracamy do tego, co jakby do punktu wyjścia, to znaczy uważam, że wiele elementów, tak samo myśli Dmowskiego, jak i w ogóle obozu narodowego, jest niesłychanie ciekawych i nawet takie artykuły, których ja się wychowałem, Adama Dobuszyńskiego pod tytułem Ekonomia krwi, naprawdę jeszcze raz Państwu polecam, jest wiele wspaniałych rzeczy i to absolutnie niesprzeczne jest ta część, którą się chwalić nie ma co. Zresztą ja myślę, że taka refleksja, o której mówisz, której się domagasz, w jakiejś mierze następuje. To znaczy, ja rozmawiałem tam z kolegą Bosakiem i tam z wieloma takimi ludźmi i oni no chyba jednak w kwestiach polsko-żydowskich mówią zupełnie innym językiem i często zupełnie inaczej.
I ja wiem, że tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, że jednak to jest kwestia pewnej, pewnego przemyślenia i pewnej głębszej refleksji na temat tego, co było w przeszłości, a nie jednak podwójna księgowość. No, znam takich, którzy taką podwójną księgowość prowadzą. Z jednej strony nie wypowiadają się w ogóle w kwestiach jakby polsko-żydowskich, oceny lat 30. i tak dalej, ale książka Pokaz Żyda idzie pod komputer, nie? Prawda? Rozprowadzają chłopcy po cichu. Ale jak mówię, wydaje mi się, mam taką głęboką nadzieję, że nawet wśród tych ludzi, z których ja jakby się nie utożsamiam i podtrzymuję to, że nie mają się tak do Romana Dmowskiego, jak no, już wyraziłem swoją opinię dosyć w płytki sposób, nie mają wiele wspólnego z tym, o czym Dmowski pisał o braniu udziału czy w rywalizacji cywilizacyjnej i kulturowej europejskiej. Mam nadzieję, że w tych środowiskach, tak samo jak w tych środowiskach korporacyjnych, które ja znam, taka refleksja też się odbyła. Natomiast niekoniecznie zaraz ona będzie głoszona tak, że potępiamy. To zawsze dezawuuje w jakiś sposób sam ruch. Dezawuowanie własnych... To może wrócić. Przepraszam? Jeśli się nie potępi, może wrócić. Ja nie widzę takiego zagrożenia osobiście powrotu. No była to pewna epoka i pewne namiętności, tendencje cywilizacyjne tamtych lat, które ja nie widzę takiego zagrożenia. Nie widzę takiego zagrożenia, a wręcz przeciwnie, muszę Państwu powiedzieć, że jakby cieszy mnie czasami to, że można na ten temat normalnie rozmawiać i że ludzie o bardzo nawet skrajnych poglądach sionistycznych i narodowych no dzisiaj mogą sobie porozmawiać spokojnie, bo zagrożeniem jest dzisiaj dla coś zupełnie innego w sferze jakby myśli, kultury, cywilizacji, tak mi się wydaje. Zagrożeniem są pewne prądy nowe, cywilizacyjne, kulturowe, zagrażające fundamentom społeczeństwa jednym i drugim. I ja osobiście widzę niebezpieczeństwa zupełnie gdzieś indziej w tym. A nie widzę możliwości powtórzenia lat 30. i Holokaustu czy coś takiego. W ogóle dla mnie to jest tak abstrakcyjne, że no zupełnie niepowtarzalne. Nasi słuchacze już otrzymali nawet więcej niż studenci muszą na uniwersytecie, więc może oddamy im głos w takim wypadku, ale nie mogę omieszkać pointującego i w związku z tym wyjątkowo banalnego, ale jednak pytania, tak? Zarzuciłeś redukcję ad jutentum, tak? To my tu jednak rozmawiamy o perspektywie żydowskiej, więc ciężko tego redukcję nie czynić. W wypadku Dobosińskiego. No, dobrze. Chciałbym coś sprawdzić. Niestety 11 listopada zostawił nas wszystkim skacem. Tak niezależnie, czy uważamy, że to była prowokacja, nie prowokacja, że mniejszość czy większość, że jedna strona mniej, druga więcej. I wszyscy widzimy mniej więcej, jak teraz się mówi od Moskwy, tak? Z jednej strony jest pełna afirmacja i jednak wbrew temu, co mówisz, no nikt nie mówi, że Moskwy miał także brzydkie karty. Mówię tu oczywiście o refleksji ONR-owsko-Młodzieżowo Wszechpolskiej. Z drugiej strony nazwijmy ją, proszę o wybaczenie, Gazeta Wyborcza Aleksandra Dmowskiego jest jednym wielkim ciągiem bluzgów zamiast pochwał i jest wręcz strukturę swojej dokładnie analogiczna, tylko inaczej się ją wypełnia. Ale zadam proste pytanie. Tak mówicie cały czas jako historycy, że trzeba odnaleźć zasługi Dmowskiego. A czy będzie w aktualnej sytuacji wyobrażasz sobie Ty, Mikołaj, Ty pierwszy, że osoba Polak, ale traktująca na poważnie swoje żydowskie pochodzenie idzie i składa hołd Dmowskiemu pod jego pomnikiem?